Hello, z tej strony Pedro i dzisiaj wam pokażę, jak zdobyć prywatny serwer w Robloxie do każdej gry, dlatego zachęcam was do oglądania tego materiału, do zostawienia subskrypcji, łapce w górę i powiadomienia o tym filmie znajomych. A więc tak, widzowie, prywatny serwer do każdej gry na Robloxie za darmo, tak, da się to zrobić, nie jest to żaden clickbait ani nic takiego, więc teraz pokażę wam, jak to tak naprawdę zrobić. Otóż tak, widzowie, w naszym Google po prostu wchodzimy w naszą przeglądarkę Google i wpisujemy Chrome Web Store. A, pamiętajcie, że to działa tylko i wyłącznie na Google Chrome, którego ma pewnie 90-95% z was. Jeżeli nie macie, no to polecam wam go sobie zainstalować. Myślę, że każdy potrafi. Po prostu wyszukujemy Chrome Web Store i klikamy sobie tutaj. I mamy tutaj sklep. Mamy tutaj sklep, tak jakby Google Chroma, i tutaj wpisujemy, widzowie, sobie wpisujemy Roblox Plus. Wpisujemy Roblox Plus, tak jak widzicie, standardowo Roblox Plus, tak. I wyszukujemy. I tutaj mamy, widzowie, pierwszą aplikację. Pamiętajcie, pierwszą tą, w której użytkowników jest ponad 1 milion. Nie jest to aplikacja zawirusowana, nic wam nie zrobi z komputerem, a pokażę wam, ile korzyści wam da właśnie w Robloxie. Dlatego dodajemy ją sobie do Chroma, dodaj rozszerzenie. Tutaj nam, widzowie, wyskoczy takie powiadomienie, ale nie musimy się tego powiadomienia bać. I teraz możemy z powrotem wejść do Robloxa. Odświeżymy go sobie. I teraz, widzowie, mamy tutaj w prawym górnym rogu, wy tego niestety nie widzicie, ale już wam pokazuję. W prawym górnym rogu pojawia nam się taki oto znaczek. Widzowie, nie musimy tego znaczka, nie musimy nic z nim robić, po prostu on tam jest. I teraz zobaczcie, 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 gdzie kosztuje gdzieś prywatny serwer. Na Brookhaven RP chyba kosztował. Chwila, tak, kosztuje. I zobaczcie, widzowie, teraz mamy te serwery w others serwerach, zobaczcie. I tego tutaj nie mieliśmy. Nie mieliśmy tego, więc możemy, widzowie, po prostu przejść do ostatniej strony i po prostu szukamy, 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 szukamy. Ten sposób też działa, jak na przykład chcecie sobie, nie wiem, na przykład z szóstką znajomych sobie pograć, widzowie. Chcecie sobie z szóstką znajomych, widzowie, pograć, a nie macie wolnego serwera. Więc, widzowie, zobaczcie, zobaczcie to. Tutaj mamy serwery, gdzie gra tylko jedna osoba i po prostu możemy sobie do niej joinąć. Gdybyśmy mieli szukać tego bez Roblox Plusa, to po prostu by nam to zajęło wieki, 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 widzowie. A tak, no to po prostu, widzowie, wchodzimy sobie i jak widzicie, jesteśmy sami z tą osobą na serwerze, a te osoby najczęściej są AFK, więc naprawdę, to jest prywatny serwer, widzowie, za darmo. Jak widzicie, standardowo Brookhaven RP, nikogo tu, widzowie, nie ma, naprawdę, jak możecie zobaczyć, pusty, puściutki serwerek. Nie musieliśmy nic za niego płacić, ani jednego Robuxa. To będzie działało, widzowie, dla każdej gry, do każdej, każdej, każdej gry, to wam obiecuję. Więc po prostu na Brookhaven RP chcieliśmy wam pokazać taki przykład. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków ciekawostkowych w sumie, bo to była taka ciekawostka, jak zdobyć prywatny serwer za darmo w Roblox, to możecie mi o tym napisać w komentarzu, bo dawno nie robiłem takich poradników, a wiem, że dużo osób doszło na kanał i mogło na przykład nie wiedzieć, że mogę mieć coś takiego jak prywatny serwer w Roblox za darmo. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, siemano!